No dobrze, w takim razie rozpoczynamy tą naszą podróż fotograficzną, a rozpoczynamy ją oczywiście od iglicy, symbolu Międzynarodowych Targów Poznańskich, jednocześnie jednej z architektonicznych ikon miasta Poznania. Przyznam szczerze, że nie wyobrażaliśmy sobie, by zacząć tą sesję, tą przygodę wspólną z Tobą od innego zdjęcia. Iglica powstała w czasach, kiedy podbój kosmosu rozgrzewał emocje po obydwu stronach globu. Przyznaj, czy to właśnie to zainspirowało Cię do tej historii, którą opowiedziałeś z udziałem iglicy? Jak Państwo widzicie, no, architektura i kształt iglicy wręcz no, narzuca koncepcję fotograficzną i jak tylko otrzymałem możliwość i sposobność współpracy przy tym projekcie, no, miałem od razu tą wizję, że to musi być związane właśnie z kosmosem, z lotem w przestrzeń, z astronautkami, które odgrywają konkretne role. Także tu jakby cała wizja była z góry już określona. Ale to bardziej była rakieta, czy bardziej taka, że tak powiem, statek kosmiczny? Jak oceniasz ten pierwszy projekt? Bo rzeczywiście od tego zdjęcia rozpocząłeś cały projekt. To było pierwsze ujęcie, robiliśmy przez zdjęcia, trwały przez kilka dni. To było pierwsze ujęcie pierwszego dnia i zawsze moja ekipa narzeka, że to pierwsze ujęcie robię najdłużej, bo jak gdyby tak się rozkręcam, próbuję wczuć w rolę i tutaj pogoda nam dopisała, jak widzicie Państwo, było i słonecznie, ale też wietrznie, co zawsze dodaje takiej naturalnej dynamiki i lekkości.